Po przebudzeniu ogarniały mnie złe przeczucia. Będę musiał wstać. Zawsze miałem nadzieję, że Tosia załamie się i zaśnie. I wtedy nie pójdziemy do szkoły. Hurra! Takiego domu jak nasz nie znajdziecie nigdzie, na całym świecie. Nawet w zamku nie ma tylu tajemniczych zakamarków, pokoików i korytarzy. Każdego ranka budziłem cały dom. Kto to? Kto to dzwoni? Telefon! Wstawać, pobudka! Pobudka, pobudka, wstać! Jeszcze ciemno, boję się. Ciemno? Bo masz jeszcze oczy zamknięte, jest widno. Wstawać, pobudka. O! Co tu robisz, Plastusiu? Dlaczego nie śpisz? Już czas do szkoły, gumko pachnąca. Czas do szkoły. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Pobudka, trzy, cztery, o, brawo. Raz. Dwa, ta już trzy, nie śpi. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. A tam kto chrapie? Pobudka! Wstawać! Mała sama bym zasnął. Pobudka, pobudka, pobudka! Co? Co? Co się stało? Pora wstawać. Ja chcę spać. Już późno. Wstawać do szkoły. Hmm.
co się dzieje? Pali się czy co? Wierzy, niech zajrzy rano do swego piórnika. Nasz piórnik jest bardzo stary. Jeszcze mama Tosi chodziła z nim do szkoły. A teraz chodzi Tosia i my razem z nią. Opowiem wam w następnym odcinku.